Cześć wszystkim. Jesteśmy na mojej działce, gdzie właśnie sobie pielę. I oprócz tego mam możliwość pozbierania też rzeczy na obiadek. Zobaczcie, taka fajna marcheweczka. Będzie jak znalazł do jutrzejszego obiadku. Do jutrzejszego rosołku. Tu już czekają na mnie kolejne marcheweczki. Czeka na mnie seler. Także powiem Wam, no duży nie jest, ale zawsze wystarczy na jeden rosołek. Jakaś tam cebulka, za chwilę wykopię por i będzie jak znalazł. Po prostu niesamowicie cieszę się z tego, że mimo, że ja prowadzę taką tak naprawdę amatorską uprawę, bo to jest moje hobby, to jest przy okazji mojej pracy zawodowej, tylko w tych wolnych chwilach niejednokrotnie moje chwasty przerastają moje roślinki na tych rabatach, ponieważ jak wiecie, zobaczcie, ja to sadzę na łące. Oluś, uważaj. Tu jestem razem z synem, który mi pomaga i wsuwa bezpośrednio z grządki taką marcheweczkę. Także ja się bardzo cieszę ze względu na to, że ja nie mam wykształcenia rolniczego, nie jestem też z wykształcenia ogrodnikiem. Robię to tylko z pasji i zamiłowania. A jak widać, nawet taki laik, taki amator jak ja, może mieć całkiem fajne zbiory. Ja co prawda tutaj w tym miejscu jestem dopiero drugi sezon, teraz będzie trzeci w tym roku. Dwa sezony mam za sobą i do tej pory uprawiałam głównie glebę. Dla mnie nie było tak ważne to, jak te roślinki będą wyglądać. Dla mnie było najważniejsze to, żeby było życie w glebie. I no i zobaczcie, jest to życie w glebie. Co róż spotykam tutaj dżdżownicę, więc widać, że to życie tutaj tętni. Mało tego, zobaczcie, mamy 21 kwietnia, a ja mam cały czas co zbierać z ogrodu. Naprawdę, no nie jest tak, że każdego dnia mam tu możliwość przyjść i nie wiadomo ile tych warzyw pozbierać i że jestem samowystarczalna. Niestety tak nie ma. Może kiedyś tak będzie, zobaczymy. No, widzicie, tu kolejna drzewnica. Na tę chwilę cieszy mnie każda rzecz zebrana z tej działki. Smak naprawdę niepowtarzalny i ta świadomość, że to jest tylko na oborniku. Zobaczcie, taki, który tutaj sobie przywiozłam. Na oborniku, na własnym kompoście, bez żadnych nawozów, a marchewki, jak widzicie, mimo kwietnia, zobaczcie, można mieć naprawdę fajne. No, no po co mi coś większego? Taka marchewka wystarczy, smaczna, soczysta, zdrowa, naprawdę aż po prostu jak się widzi takie rzeczy, jak się próbuje je, swoich warzyw, to aż cieszy, aż się chce iść. Dzisiaj razem tutaj z moim szwagrem i jego znajomym zwieźliśmy około 10 ton obornika. Wszystko trzeba było samemu załadować, na przyczepę potem rozładować, bo tutaj oczywiście nie było takiej możliwości, żeby to wykiprować. A mimo to ja jeszcze mam siłę, jeszcze mam tyle energii, żeby tutaj sobie plewić swoją grządkę, wsadzać kolejne rzeczy. Naprawdę nie wiem, jak to jest, ale własny ogródek dodaje energii, dodaje sił, więc naprawdę Wam polecam. Nie musicie się znać na tym, nie wiadomo jak, żeby mieć swój własny ogródeczek. Wiadomo, że ode mnie zobaczycie to, jak to wygląda w praktyce, prawda? Jak to jest w takim amatorskiej uprawie. Ale jeżeli nie macie żadnej wiedzy, jest też mnóstwo ciekawych kanałów tutaj na YouTubie, które są profesjonalne, przez profesjonalnych ogrodników, naprawdę rewelacyjne, rewelacyjne porady, które możecie wdrożyć i naprawdę cieszyć się fajnym zbiorem. Ja Wam polecam uprawę własnego ogródka. Jeżeli nie macie wiedzy, to właśnie zdobywanie w ten sposób, można też przez książki. Kiedyś też nawet już mówiłam przy okazji 3000 subskrypcji na moim kanale. Nagrałam Wam, nie 3, no teraz będzie 3, jeżeli dobrze kojarzę, to były 2000 subskrypcji. O ile się nie mylę,
nagrywałam Wam informacje, co mnie inspiruje, z jakich książek korzystam, z jakich kanałów. Możecie sobie spokojnie to gdzieś tam na moim kanale odnaleźć. Dla chcącego nic trudnego. Naprawdę nie trzeba być ekspertem, żeby móc zbierać, tak jak ja, swoje roślinki z gleby. Bardzo Was do tego zachęcam. Tym bardziej teraz, w takich niepewnych czasach, jak macie możliwość, to warto. Bo zdrowia nie kupicie. To nie ma takiej możliwości. A jak macie na swojej działce, to wiecie, co tutaj jest. Ja też miałam takie komentarze pod filmami, że przecież padają deszcze, które są zanieczyszczone. Jasne, że tak, ale to nie ma co na to patrzeć. Nie mamy na to wpływu, więc po co w ogóle tym zaprzątać sobie głowę? Tamte ważne jest to, co jest w tej glebie i co z niej wyciągam. Także bardzo Was zachęcam. Jeżeli macie jakieś pytania, to jestem do Waszej dyspozycji, chętnie odpowiadam na komentarze. Jeżeli oczywiście mam taką wiedzę, jeżeli nie, no to też mówię, że nie wiem, bo też nie jestem w stanie wszystkiego wiedzieć. Nie uprawiam też wszystkich warzyw, tylko te, które spożywamy. Także jak macie jakieś pytania, to zapraszam do zadawania ich w komentarzach. A na dziś to tyle. Pozdrawiam Was. Cześć.